Jest rok 2012, 8 rano na obrażonym na cały świat Morzu Północnym. 30-letni żaglowiec szkolny Akademii Morskiej w Gdyni, Dar Młodzieży, odbywa kolejny rutynowy rejs szkoleniowy. Ponieważ fregata weszła do służby 4 lipca 1982 roku, na pamiątkę tego dnia, bez względu na pogodę, kurs i położenie, poranne podniesienie bandery odbywa się w bardziej uroczystej oprawie niż na co dzień. Pomysł zbudowania nowej fregaty, następcy Daru Pomorza, powstał w 1978 roku. Zrealizowanie go w zadłużonym państwie z niewydolną gospodarką zdawało się być nierealną mrzonką. Marynarze i żeglarze postanowili wbrew wszystkiemu spróbować. Idea narodziła się przez rozmowy między pracownikami uczelni, profesor Duda, między absolwentami uczelni. W listopadzie 1978 roku, kiedy po apelu studentów o wybudowanie nowego statku, doszedłem do wniosku, że władza, nie mając pieniędzy, nigdy go nie wybuduje. Studenci rozpoczęli propagowanie tej budowy tego statku. Wymyśliłem coś takiego, żeby to młodzież zebrała pieniądze i za te pieniądze statek zbudowała. Stworzyliśmy Studencki Komitet Budowy Daru Młodzieży. 7 miesięcy trwała batalia, żeby najwyższa władza to zaakceptowała. Niechęć nie było, ale było brak przekonania, czy to wyjdzie, bo wszystkie ważne decyzje musiały mieć akceptację polityczną. Taki był czas. Informacja o planach budowy żaglowca dla Szkoły Marynarki Handlowej bardzo szybko dotarła za żelazną kurtynę. Wzbudziły one w tamtejszym świecie żeglarskim sporą sensację, gdyż w Polsce zamierzano zbudować pierwszy w świecie po II wojnie światowej cywilny żaglowiec szkolny. Small country like Poland and a country behind the Iron Curtain, remember it was those days, that they actually dared to build a new sailing ship, because this was something very, very unusual. You remember in Germany we had this disaster of the Pamir going down in the late 50s with 120 young sailors. So we in Germany, we have concentrated on simulator training. So we were looking at this ship being the ship of the Merchant Navy, the training ship of the Merchant Navy, as something completely new, and we were welcoming it very much, the journalists I mean. Na zachodzie czekano więc na efekty, a wielki brat ze wschodu uważnie przyglądał się rozwojowi projektu. Tam również planowano szkolić kadry pod żaglami. Stępkę pod Dar Młodzieży położono 30 czerwca 1981 roku na bocznej pochylni Wydziału Montażu Kadłubów Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Kadłub montowano nieco ponad 4 miesiące. Było to 11 listopada 1981 roku. Sławnienie polskiego stoczniowca i wolą banderii polskiej nadaje ci imię Dar Młodzieży. No i nastąpiło te uroczyste budowanie. Ja tylko popatrzyłem na to i powiedziałem, Boże, żeby ten statek już przez całe swoje życie zawodowe nigdy więcej nie musiał takich przechyłów przeżywać. Grudnia wprowadzono stan wojenny i to człowiek zaczynał już wątpić, czy się uda ten statek w ogóle zbudować. No, przyznać trzeba, że nam się udało. Może coś jest w tych naszych sercach, że są pewne rzeczy nietykalne. I pojawia się tak zwany prototyp, z którym jest 7 nieszczęść, bo to wszystko trzeba dopasowywać dopiero, więc nie było entuzjazmu wśród dyrekcji stoczni, natomiast był entuzjazm wśród tego lobby żeglarskiego. Nie mieszajcie teraz po kolei, czyli 14 ma być dolny żagiel. Tak. Na pierwszy komplet można zastosować tkaninę krajową. Do próby. I ja to potwierdziłem teleksowo, że nie do próby, jest, po prostu jest. Jako komplet oddany na statek. To jest. Chodzi o marsle górne, na które oni nie mają w tej chwili materiału z importu, natomiast mają materiał krajowy. Wydali trochę tych fartuchów spawalniczych i kowalskich, no to jest przestępstwo lekkie, ale sympatia dla tego statku tak ogromna,
że na to, żeśmy się zdecydowali. Ale to jest komplet, czy jeszcze nie komplet? To nie jest jeszcze komplet. Zamówienie Stocznia Konrada, nauczycie żagli, już niedługo będziemy trzecią rocznicę obchodzić. Pierwszy pożar. Normalnie się zapalił żagiel zwinięty. Od niego się zajął drugi, to były kliwery na grotmaszcie i był polski materiał. My musimy ten statek sprzedać w tym półroczu, nie ma innego wyjścia. Został wyznaczony ostateczny termin wyjścia statku w próby morskie 22 maja. Stocznia Gdańska statek ten musi sprzedać, nie bez względu na to, kto go kupi. W związku z tym, że niestety my musimy mieć, nasi pracownicy muszą mieć zapłacone za wykonanie tego statku. Dostatecznie oczywiście zgłaszają się armatorzy, potencjalni nabywcy tego statku z różnych krajów. Także zainteresowanie tego typu jednostkami jest i wydaje mi się, że jest rzeczą bardzo ważną w tym aspekcie, żeby jednostka wystartowała w operacji Żagiel 82, ponieważ to jest miejsce, gdzie statek zostanie poddany międzynarodowej ocenie. Jeżeli ta ocena wypadnie dobrze, to stocznia może dostać korzystne kontrakty na dalsze jednostki tego typu. Panie rektorze, komendant statku szkolnego Dar Młodzieży melduje gotowość do podniesienia bandery. Dziękuję bardzo. Do bandery! Trzydzieści lat później, w jubileuszowym roku, Dar brał udział w regatach u południowo-zachodnich wybrzeży Europy. Nie planowano szczególnych uroczystości, był to zwykły rejs szkoleniowy. Na pokładzie fregaty ponad 140 studentów drugiego roku nawigacji i wydziału mechanicznego. Dla większości z nich to druga praktyka na żaglowcu. Sposobią się do obsługi 26 żagli o powierzchni 3015 m2 i nauki dowodzenia wielkim statkiem. Ja jestem z Wydziału Mechanicznego. Już wrażenia są dobre, bo jak wypłynęliśmy na Morze Bałtyckie, to się taki mini sztorm zrobił, więc już od początku była taka zaprawa. Potem od razu się uczyliśmy całego linowania i ciągle mieliśmy zabawę z żaglami, więc wrażenia są jak na razie bardzo dobre. Myślałem, że jakby nie patrzeć, będzie łatwiej, tak? Nie jest łatwo. No ale pierwszy raz, jak to pierwszy raz. Każdy swój pierwszy raz przychodzi. No i jest jak jest, tak? Ale w każdym bądź razie nie żałuję. To, że najgorsze to był początek. Był się po prostu przyzwyczaić z tego życia lądowego. Chociażby do tego wcześniejszego wstawania. Na to pozostawaniem właśnie. To jest pewien ład, pewien harmonogram. Tylko po prostu każdego dnia trzeba przestrzegać. W 1982 roku pierwszym portem za żelazną kurtyną był brytyjski Falmouth. 30 lat później, w jubileuszowym roku, São Malo. Postój w starej pirackiej warowni wypełnionej żaglowcami i jachtami trwał tylko 2 dni. Stąd armada wyruszyła do pierwszego etapu The Tall Ships Races 2012, który rozegrał się między São Malo a Lizboną. Głównym konkurentem Daru był bliźniaczy młodszy o 5 lat, zbudowany w Gdańsku rosyjski Mir. Dar młodzieży wygrywa z nim zazwyczaj tylko przy sprzyjających mu wiatrach. Tym razem walka była zacięta, a wynik niepewny do samej mety. My zdecydowaliśmy się wystartować około 1,5 godziny później po otwarciu okna ze względu na przeciwny prąd. No i rzeczywiście w pierwszych godzinach poskutkowało to dobrą prędkością. Udało się, dojechaliśmy w Finisterre bardzo szybko, właściwie cały czas Mir w polu widzenia. Za Finisterre zaczęły się drobne kłopoty, jako że
statki, które były w ucieczce, a właściwie to był Mir i Dar Młodzieży, napotkały na słaby wiatr, 5 węzłów. Dla tak dużych jednostek jest to wiatr na tyle słaby, że i prędkości są praktycznie zerowe. Tym razem walka była zacięta, a wynik niepewny do samej mety. Trudy obsługi żaglowca pod wymagającym kapitanem młoda załoga odczuła pod koniec etapu. Zmęczenie i niewyspanie. Płynęliśmy na metę 20 minut po Mirze. Byłoby naprawdę fajnie, gdybyśmy dojechali równo z nim, a może przed nim. 30 lat wcześniej Dar Młodzieży płynął z Wielkiej Brytanii pod dowództwem Tadeusza Olechnowicza. Wtedy konkurentem był inny żaglowiec, ale port docelowy ten sam, Lizbona. Nasz pierwszy rejs miał to, żeśmy w regatach wygrali z Gorczfokiem, z barkiem niemieckiej marynarki wojennej. No to był na propos nasz wieczny konkurent, bo to był rzeczywiście jeden z lepszych żaglowców. Zapada noc. Te ostatnie mile przed metą wydają się być z gumy, a Gorczfok tuż, tuż. Dar ostatecznie był pierwszy, ale różnica na ponad 700-milowej trasie z Falmouth do Lizbony wyniosła zaledwie 14 minut i 18 sekund. Pierwszy rejs. Można powiedzieć, wielce udany, bo to było dla żaglowca zbudowanego dopiero coś niezwykłego, znów regatę wygrać. Spotkanie kilku tysięcy młodych ludzi z 20 paru krajów w Lizbonie nazwano jubileuszowym, gdyż przed 25 laty właśnie stąd rozpoczynały się pierwsze regaty obrosłych dziś już tradycją z lotów żeglarskiej młodzieży. Na historyczny Praça do Comércio nad Tagiem, gdzie kiedyś stał Zamek Królewski, przybywa prezydent Portugalii, by osobiście pogratulować najlepszym żeglarzom. Ceremonia rozdania nagród była podniosła, wspaniała i niesłychanie skomplikowana. Trudno się nawet było połapać, kto i za co odbiera nagrodę, tym bardziej, że ilość i wspaniały wygląd nie pozostawały w zwyczajowej proporcji do wyników. Spośród dużych żaglowców Dar otrzymał plakietkę za najlepszy czas na mecie. Dar Młodzieży.
Gdy kapitan Olechnowicz odbierał nagrodę w Lizbonie, kapitan Król miał 10 lat. Ten pierwszy wygrał z Gorszfokiem, ten drugi z Mirem i obaj wpisali się w historię naszej fregaty odbiorem nagród na placu w Lizbonie. Historia Daru Młodzieży to nie tylko rejsy europejskie, to również kilka wypraw o zasięgu światowym. Pierwsza daleka podróż wiodła na Pacyfik, do Japonii. To był rok 1983. Jednak ta, najważniejsza jak dotąd, rozpoczęła się 4 lata po podniesieniu bandery. 15 października 1986 roku Dar Młodzieży pod dowództwem kapitana Leszka Wiktorowicza wyruszył śladem Daru Pomorza w podróż dookoła świata. Popłynęli trasą wokół trzech przylądków w kierunku wschodnim, wstępując do Australii. Podczas tego rejsu 6 marca 1988 roku o godzinie 7.15 czasu statkowego został opłynięty przylądek Horn. Za chwilę rzucimy buty kapitana Jacka Blake'a, kapitana Jagendewera, który prosił, aby te buty, gdy statek będzie w pobliżu Hornu, wyrzucić. Komendant i drugi oficer. Przyniosą nam szczęście na pewno, tak jak Czesiu, ja lewy przez prawe. Ja prawy przez lewe. Pierwszy zaczynać. Podróż dookoła świata zakończyła się 6 kwietnia 1988 roku. Dar przepłynął 22 630 mil morskich. Kapitan Wiktorowicz zapytał mnie chyba żartem, jakie ja mam życzenia co do zbudowania tego statku. Ja powiedziałem bez namysłu. Ma być szczelny. No więc ten statek zbudowano, że jest szczelny, praktycznie ten sam Wiktorowicz potem powiedział, niezatapialny. Normalnie się tak, aż czeka przygniot. Monotonia długich przelotów oceanicznych wywoływała na żaglowcach wiele problemów. Załogi nudziły się, a nuda sprawia, że marynarzom przychodzą do głowy durne pomysły. Drakońskie kary za złamanie dyscypliny nie powstrzymywały gorących głów. Dlatego na żaglowcach wymyślano różne gry i zabawy służące nie tylko rozrywce. Bo większość marynarskich zabaw ma, prócz rywalizacji i rozrywki, przynieść korzyści. Choćby taka walka na poduszki wyrabia umiejętność utrzymywania się na rejach podczas złej pogody. Dawniej wielu marynarzy nie potrafiło pływać. Współcześnie większość pływa. Kąpiel w oceanie pozwala przyszłym oficerom i kapitanom zrozumieć uczucia osoby zmuszonej do skoku z wysokiej burty do wody w ekstremalnych sytuacjach. W czasach, gdy olinowanie konserwowano i smarowano smołą oraz dziegciem, szorowanie pokładu odbywało się o świcie. Piasek, cegiełki, woda zza burty i tak co dnia. Ponieważ współcześnie nie chodzi się na bosaka ani po pokładzie, ani po masztach, a także z lin smoła nie kapie, więc gruntowne porządki robi się przed wejściem do portu.
szczotki, mydlik i raz przy razie cały pokład. Popularyzacja żaglowca w mediach zwiększyła zainteresowanie rejsami w charakterze kadeta. Rejsy wykupują miłośnicy żagli z całej Europy. Z upływem lat coraz rzadziej w kabinach armatorskich i kubrykach są wolne koje. To nie wiedziałam, czy będziemy podłogi szorować, czy będziemy ubikację myć. Mówię, jedziemy na darze, no. Na darze młodzieży, jak się tylko da, to tam co trzeba będzie, to będziemy robić. It's vacation. Ja łazienkę swoją codziennie szoruję, w związku z tym zakładam, że mam to zaliczone. Pokład już szorowałem, mosiąc czyściłem, no opaski super. Robiłem, wszędzie byłem, sterowałem, jeszcze na oku nie byłem. Jedyny problem, jaki tutaj mam, to jest taki, że jest za dobre jedzenie i niestety jest za mało ruchu, żeby spalić tak dobre jedzenie i to jest mój kłopot. Zrobił mi się na brzuchu wałek. Tak dawniej, jak i współcześnie jedzenie na statku to specjalny temat. Bywa, że numer jeden, gdy zamustruje słaby kucharz. Ciężko pracująca młodzież zmiata z talerzy wszystko lub prawie wszystko. Ciężko zadowolić naraz 180 osób, ale myślę, że raczej wszystkim smakuje. Tu pod pokładem, bez względu na pogodę, kucharze i ich pomocnicy przygotowują dziennie 720 porcji. W ciągu 7-miesięcznego rejsu około 155 tysięcy. W stałej załogi jestem ja, szef kuchni, plus dwóch kucharzy i pan piekarz. Do tego mamy zawsze trzech studentów do pomocy, bądź praktykantów, którzy pełnią wachtę dobową. Od 8 do 8 rano następnego dnia są do naszej dyspozycji i pomagają. Dwa albo i trzy razy w tygodniu chleb, bułki i ciasto drożdżowe. Od tysięcy lat przewodnikami wędrowców były gwiazdy i słońce. Na oceanach podobnie, tyle że do sprzymierzeńców marynarzy doszły matematyka, astronomia, doświadczenie i łód szczęścia. Astronawigacja była wiedzą tajemną, przekazywaną przez nawigatorów tylko wybrańcom. Żeby być z tego dobrym, to trzeba już trochę co nieco wiedzieć. Z nawigacji, z matematyki, z astronomii, z geografii, no i z samej nawigacji. I zebranie tego wszystkiego razem, to jest właśnie no, taki trochę wyższy stopień wtajemniczenia. Unowocześniono sekstant i ustalono południk zero, ale nawigatorzy nadal prowadzili statki od portu do portu według gwiazd i słońca. Potem wymyślono nawigację satelitarną, co nie znaczy, że astro poszła do lamusa. Wszystkie wyższe szkoły morskie na świecie mają ten przedmiot jako obowiązkowy. Młodzi ludzie urodzeni w erze nawigacji satelitarnej pośród komputerów, tabletów, iPhone'ów zadają sobie pytanie, po co komu umiejętność ustalania pozycji na podstawie gwiazd i słońca. To jest metoda w tej chwili drugorzędna, jeżeli chodzi o czas określania pozycji, o dokładność określania pozycji, ale ma jedną bardzo ważną zaletę. Jest to pierwsza i jedyna metoda rezerwowa. Nie ma innych. Siądzie GPS, zostaje klasyczna astronawigacja. DAR w ciągu tych 30 lat eksploatacji przeszedł szereg modernizacji. Największe zmiany zaszły w nadbudówce. Pierwsze sezony były dla nawigatorów katorgą. Wachty pełniono na otwartym mostku, sztorm, upał, deszcz, a oficer i sternik sterczeli jak w średniowieczu. Krytą kabinę nawigacyjną ulokowano poniżej, służyła nawigacji i szkoleniu studentów pełniących wachtę na mostku. Po kilku przebudowach mostek uzyskał współczesną formę. Obecnie wyposażony jest w nowoczesne urządzenia stosowane w światowej flocie. Poniżej znalazło się miejsce na przestronny mostek studencki. Tu prowadzone są ćwiczenia i całodobowe wachty w normalnym statkowym reżimie i procedurach. Tych dwóch wielkich kół, czyli klasycznego steru, początkowo nie zamontowano. Uważano, że nie ma potrzeby nauki sterowania w tradycyjny sposób. Potem zwyciężył pogląd, że klasyczne koło sterowe jest niezbędne. Utrzymanie żaglowca w doskonałej kondycji wymaga trudu i pieniędzy. Studenci odbywający praktykę muszą poznać sztukę konserwacji statku. Cały rejs skuwają, gruntują, malują, szlifują, lakierują. Bez tej roboty żaglowiec byłby z zaciekami, brudny, brzydki i pewnie już dawno na złomowisku.
Marynarze praktycznie, którzy pływają na statkach handlowych, nie są w stanie zapewnić takiej konserwacji, takiej dbałości o statek, żeby go utrzymywać, mogą go spowalniać, jego degradację. Również załoga szkieletowa bez przerwy ma zajęcie. Wymieniamy pokład. Skorodowane szpilki puściły od pokładu i drewniany pokład zaczął odchodzić od stalowego pokładu. Jeżeli małe połacie są do wymiany pokładu, to wolimy sami to wymieniać. Mamy na to trochę więcej czasu, możemy zrobić to dokładniej i całkiem inaczej to wtedy wygląda. Drugi etap The Tall Ships Races 2012 rozegrano między Lizboną a Kadyksem. Na trasę wyruszyło prawie 60 żaglowców i jachtów. Ships, all ships of the Tall Ships Regatta. This is race control. 1 minute to the start for Class A. 1 minute. Pogoda zapowiadała się nadzwyczaj żeglarska i nieco kapryśna. Tym razem start był wspólny, o tej samej godzinie dla wszystkich żaglowców. Moment wymagający skupienia, precyzji i opanowania. Taki start to spektakl, jaki oglądają tylko wybrani, którym niestraszne jest żeglarskie rzemiosło. Na pokładzie Daru z zainteresowaniem spoglądano na siostrzaną fregatę. Jak popłynie Mir, jaki manewr zrobi, na jakich żaglach? Ci dwaj panowie spędzają na mostku większość dnia i część nocy. Rozłożyli się z notatkami i komputerami wokół statkowych systemów łączności. We represent the race committee on the race course. On top of that, we collect the positions of all the vessels twice a day and report it back to the organizers. And we organize security in case it's needed, in case there is any incident. By no means, Dar Mojezzi is very welcoming for radio officers. She's a very good ship. We have a very good radio equipment, and the people and the crew and the officers and the captains are very nice people. So we enjoy coming on. Do mety jeszcze kawałek. Tylko gdzie jest Mir? Tam jest Mir. Ten etap regat należał w klasie A do Daru Młodzieży. Jesteśmy na pierwszym miejscu po przeliczeniu. W tej chwili. A do mety? Do mety jeszcze 200 mil. W wyniku zbiorowego wysiłku rosyjska fregata Mir została pokonana. Zdecydowała strategia kapitana, jego wyczucie pogody, momentu, żeglarski nos, a przede wszystkim zgrana załoga. Radość ze zwycięstwa, okazywana podczas parady w Kadyksie, nie miała końca. Jedno zwycięstwo jest oczywiście bardzo miłe, natomiast trudniejszą sytuacją jest obrona tej pozycji. W 1982 roku portem kończącym pierwszy sezon Daru Młodzieży był Bremerhaven. Żaglowiec w zachodnich Niemczech oczekiwano z niecierpliwością i wielkim zainteresowaniem. Jakież zdumienie wzbudziła płynąca po wezerze z górą żagli na sobie wyniosła fregata. Nie dawano wiary, że wszystkie operacje żaglami, stawianie i sprzątanie odbywało się ręcznie. Dar Młodzieży i załoga zrobili na Niemcach olbrzymie wrażenie. I think they had mixed feelings. They were not quite sure whether she would be such a good ship as Dal Pomorza was. They were sure that Dal Pomorza was a proven ship. She had done many, many voyages very safely and very nicely.
But then they found out very quickly that Dar Młodzieży was even a better ship. Od tamtego dnia, jeśli to możliwe, Dar Młodzieży kończy każdy sezon atlantycki wizytą u przyjaciół w Bremerhaven.